Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Tak. Uważam, że ludzie powinni robić takie rzeczy za zamkniętymi drzwiami. Idę na pisek włączony. Przynajmniej do czasu, aż znajdę sobie chłopaka. Turyści. Wyszorowana i gotowa do pracy. Dzisiaj pracujesz na sali. Zacznij zbierać zamówienia. Muszę znaleźć Korteza i wyjaśnić, o co tu do cholery chodzi. Szalony czy nie, i tak jest jedyną osobą, z którą mogę o tym porozmawiać. Tak jest. Właśnie widziałaś April. Dobra. Dobra, ciągle piątek. Ciągle ten dzień zagoniony. Zagoniony i dziwny. Wieczór. Cortez jest, jakby to delikatnie ująć, trochę dziwny. Ciągle nawija o prawdzie w sztuce, a potem okazuje się, że wcale nie. Dlatego, że chce ze mną porozmawiać. Ale dlatego twierdzi, że to takie pilne, żebyśmy się spotkali. Nie, mówi. To musi poczekać do jutra, świetnie. Dobra, czytajcie. Dobra, dalej sobie czytacie sami. O, już sobota od razu. No, świetny sposób na rozpoczęcie weekendu. Dobra. Okej. Okay. Sobota 29 lipca 2209. Dobra. Dobra, będziemy Korteza szukać. Halo. Tylko mi się... No. Kurde. Niewiadomego powodu wentylator cały czas włącza się i wyłącza. Pewnie popsuł się termostat, jak wszystko w tym pokoju. No. Wchodzimy, wychodzimy i lecimy gdzie? Nie wiem, gdzie teraz lecimy. A, pogadać z Fioną chociaż. Fiona, Fiona. O, czeka sobie Fiona. Aha, pogadajmy. O, telewizor włączony. A. A gdzie ze zmienia czekam, to sprawdzimy jeszcze coś. Było, było. Po tych mięśniakach pizza. O, więc. Dobra. Wyjście, dobra. No. Halo. Pogadamy z Fioną. Jeszcze dzisiaj. Dobra, w półkach nic nie ma. Dzień dobry. Czy zastanawiałeś się kiedyś nad swoją pocztalnością, April? Chodzi mi o to, czy kiedykolwiek zastanawiałaś się, czy nie wpadasz w szaleństwo. Hmm. Zdecydowanie.
się gdzieś w połowie filmu, jak już mówiłam. Chyba zaczynam wariować. Ten pokój stał się czymś jakoś... Był jak złudzenie. Jestem pewna, że to nie był holograficzny obraz. Jakie złudzenie? Ten pokój zamienił się w las. Co? To wyglądało, jakby las z ekranu wszedł wprost do tego pokoju. Jakbym była w kinie holograficznym, ale o zwiększonej rozdzielczości, z halucynogennymi efektami i zapachami. Trwało to tylko kilka sekund, a potem po prostu zniknęło. Czy ktoś jeszcze to widział? Niki, ale nie chcę o tym mówić. Mówi, że to tylko nasza wyobraźnia. Zastanawiam się, kiedy zamkną mnie w domu wariatów. Coś równie dziwnego zdarzyło się wczoraj w barze. Co to było? Ostatni kurde. W barze pojawił się jakiś dziwaczny stwór, podobnie jak twój las. Zjawił się tylko na kilka sekund i zniknął. Ale wszyscy kurde. Wszyscy. O rany. Co się dzieje, kochanie? Niełatwo mnie wystraszyć, ale to naprawdę mną wstrząsnęło. Cortez? W jaki sposób? Tego też nie wiem, ale bardzo chciałabym się dowiedzieć. Widziałaś dzisiaj Corteza? Nie, kochanie. Chyba nie ma go w pobliżu. Nie wiesz, gdzie może być Cortez? Niestety, przykro mi. Może być wszędzie. Cóż, wiem, że lubi oglądać stare filmy w jakimś kinie, ale nie mam pojęcia, gdzie to jest. Kto może wiedzieć? Może Zak, samozwańczy ekspert filmowy. Powinny z nim porozmawiać, kochanie. Wspaniale, Zak. Mój najukochańszy przyjaciel na całym wielkim świecie. Mogłabyś powiedzieć Cortezowi, że go szukam? Osie? Oczywiście, kochanie. Jeśli tylko go spotkam. Dzięki. Muszę lecieć. Uważaj na siebie, kochanie. Wiesz? Już, cicho. Zaraz pójdziemy. Chwila, zaraz pójdę. Daj mi chwilę, dobra, zapakajmy tego cholernego pokoiku. Cicho, już. Pokoik. Ty kurczak kusia. Chodź tego. Nie przypuszczałam, że będę coś takiego robić. No proszę, proszę, księżniczka w końcu zapukała. W końcu zrozumiałam, że tracę okazję. W samą porę. To co, gotowa na wypad? Zrób coś dla mnie, dobra? A co będę z tego miał? Co będziesz miał? Już ci mówię. Co powiesz o randce? No, dobra. Dziś wieczorem. Jasne, dziś wieczorem. Spotykamy się przy tym pawilonie, tak to się nazywa? I zamierzasz się zjawić? Co? Chodzi mi o to, że zużyję moje przepustki, maleńka. Chcę wiedzieć, czy będzie warto. Wchodzisz w to? Zobaczymy, Sam. Tylko nie rób mi numerów i nie znikaj, maleńka. Jak się nie pokażesz, a ja będę czekał całą noc, to wyjdę na dupka. I nie będę z tego powodu szczęśliwy. Będę grzeczną dziewczynką i przyjdę. Mądra decyzja. No to co chcesz wiedzieć? Gdzie mogę znaleźć kino, które wyświetla stare filmy? Jest ich kilka, ale tylko w jednym używają projektorów. Podejrzewam, że właśnie o to ci chodzi, nie? Dlaczego? Bo tam się kręci Cortez. Myślę, że chcesz się z nim spotkać. Nie, szukam tylko inspiracji. Mała, nie jestem idiotą. Widziałem was razem. Co, jesteś jego dupą? Podniecają cię stare, zdziwaczałe pliki? Co ci się w nim tak podoba? Jego akcent? Kompletny brak stylu? Nie jest tak, jak myślisz. Nieważne. Gówno mnie to obchodzi. Dzisiaj w nocy będziesz ze mną, a jutro rano ten stary pierdoła nie wyda ci się już tak pociągający. Więc
Gdzie jest Cortez? Jak nie polazł czytać czy robić równie coś głupiego, to pewnie siedzi w Mercury Theatre. Pokazują tam takie stare filmy z prawdziwej celuloidowej taśmy. Jak w pieprzonym średniowieczu. Gdzie jest to kino? Nie pamiętam na jakiej ulicy, w jakiej już tam nie byłem, ale znajdziesz to kino, jeśli z Metro Cycle pójdziesz w stronę East Getaway. To niedaleko budynku Radio Power, w tamtej okolicy jest pełno sklepów dla dorosłych. Właściwie przy okazji mogłabyś załatwić dla nas jakiś film na wieczór. Coś zajebiście świńskiego. Raczej wątpię. Dobra, nieważne. Tylko żartowałem. Mała, jesteś straszliwie drażliwa. Trzeba mieć pieprzone poczucie humoru, no nie? Zapamiętam to. Dzięki za podpowiedź i za informację. Tylko bądź o 10:00 pod pawilonem, dobra? Nie lubię czekać na takie maleństwa jak ty. Mam lepsze rzeczy do roboty. Lepiej, żebyś mnie nie wystawiła. To po kuzaka. Nigdy w nim nie byłam. No co? Już idziemy. Bądź kochana. Kochaj panią, pani ciebie i będzie fajnie. Tak? No, będzie fajnie. No metra. Już. Mam coś na twarzy? Potargałam się? Na co się gapisz? Na co się gapię? Na co się nie gapię? Już idziemy, chodź. Chodź, kochaj ten twój dwórek zielony. Co ci chodzi? Proszę o to. Dzisiaj, co? Miska. No, lecimy do metra. Do metra lecimy szybko. Do metra. Ja, pompa. Do metra lecimy szybko. Zrobimy atak turystyczny. Jezu, tylko to na żywo. No i nagraliśmy. No co ty, Miśko? O Jezu, idziemy na dwór. Na dwór lecimy. Już lecimy. Co ty, że FA Clear, a ja chcę. O, jest, Metro Cycle. No dobra, chodź. Idziemy. Na dwór szybko. No już, lecimy szybko. Gdzie ty teraz jest? Uwierzycie, że to była pierwsza rzecz, jaką zobaczyłam w New York? Wielkie miasto. Nie można go ukochać. Tam kamera. Tam jest kamera. Kamera filmuje. Kamera tu filmuje. Miśka. Kamera filmuje. No lecisz już. To tu jest. Chyba coś sprzedaje. Pewnie fałszywe transy o potrójnej sile. No czekaj, jest. Jest. Do, bo tu. Nie widzisz? No już. Zadajcie do tego metra już, nie do metra. Dojdziemy do tego, do Radia Power. Radia Power i będzie Power. O, jest Merkury. O, pogadajmy z panem. Ja tam przegadaliśmy. Zaraz, tuksy mam tuksy. O. Przepraszam. O, ja zaczekam. Spokój się. O Jezu, niech pani chwilę zaczeka. No już jeszcze cholerny neon. No idziemy, dobra, idziemy. Dobrze, niech tak zostanie, słyszysz? Mhm. Czy pan pracuje w kinie? Tak, jestem Freddy Melon. Moja mama, pani. Dobra, spokojnie, Melon, już. Jest właścicielką tego kina. Tak. Aha. Kino jest jej i sama je prowadzi, jak prawdziwa właścicielka. No, trochę jej pomagam. Oczywiście. Aha. A co pan robi, proszę pana? Pokazuję klientom miejsce.
miejsca, a po projekcji sprzątam salę. Moja mama, pani Dottie Mellon, mówi, że jestem prawdziwy majster od wszystkiego. Wie pani, co myślę? Że ma rację. Aha. Zna pan człowieka o nazwisku Cortez? Nie. Nie mogę powiedzieć, żebym znał, proszę pani. Ani nigdy go nie widziałem. A teraz myślę, że muszę już wrócić do sprzątania. Aha. Ale miałam się tu z nim spotkać. Na pewno go pan nie zna? Proszę pani, niech się pani zajmie swoimi sprawami. Mówiłem, że nie widziałem dzisiaj Corteza. Mówił pan, że nie zna Corteza. Myślę, że nie znam tego nazwiska. Mówię. Chciałbym, żeby pani przestała mi przeszkadzać, żebym mógł wrócić do swojej roboty. Jezus, Maria i Dzieciątko Józef, cały cholerny świat chce dzisiaj znaleźć Corteza. No dobrze, tak czy inaczej, dziękuję. Tak, powiem pani coś. Niech pani już idzie i pozwoli premiemu zająć się sprzątaniem, zanim pani mama Dottie Mellon się wkurzy. To są inne. To są jakieś śmierdzące mamy? Proszę pani, niech się pani tym nie bawi. Proszę to zostawić tak, jak jest. No dobra, siada. Hejka, witajcie w kolejnym odcinku z najdłuższej podróży. Odcinek 17. Tak, z tej strony Emi, player.pl. Jak się wam spodoba odcinek, to zasubskrybujcie kanał, kliknijcie dzwoneczek, zostawcie komentarz i łapkę w górę. Dobra, notatnik, pamiętnik raczej Apple, dobra znowu. Kiedyś zrobiłam pewne stanowcze postanowienie. W dniu, kiedy po raz pierwszy spotkałam Zaka, przyrzekłam, że nigdy, przenigdy nie wspomnę o nim w moim pamiętniku. Nigdy, ups. No cóż, obietnice są po to, żeby je łamać. No nie. Aha. Myślę, że jest jakiś dziolasym. Aha, to jest wszystko o Zaku? To jest taki upokorzające. Dobra, to sobie zatrzymacie i tam, jakbyście chcieli, to przeczytacie sami, nie? Dobra, dalej. Według Zaka Cortez można znaleźć koło metro Psyche w kinie o nazwie Merkury. Ja wiem, że ta nazwa wzięła się z Orsona Wellesa. Aha, jeszcze jedno. Następnym razem, jak obiecam pójść na randkę z Zakiem Lee, to powinnam kogoś wynająć, żeby mnie wcześniej zastrzelił. Dobra, okej. Okay. Dobra, to wy sobie też przeczytacie, dobra. Dobra. Datkę, dobra. Dobra, trzeba pogadać tutaj z panem detektywem. Czołem. Dobrze się pan bawi? Mama nie mówiła ci, żeby nie rozmawiać z nieznajomymi. Jestem sierotą. Tak? To kolejny powód, dla którego nie powinnaś rozmawiać z nieznajomymi. A teraz pływaj. Dlaczego jest pan ubrany jak gliniarz? O co ci chodzi? Czemu jestem ubrany jak... Zaraz. A co cię to w ogóle obchodzi? Próbuję tylko pomóc niebieskim chłopcom. Wygląda pan na gliniarza, więc jeśli pracuje pan w przebraniu, to powinien pan bardziej dopasować się do otoczenia. Wyglądać bardziej naturalnie. Tak? Jak? No nie wiem, ale prochowiec od razu pana zdradza. Lepsze byłyby niebieskie dżinsy i koszulka z nadrukiem. Mam głupią żonę. Poczekaj, zaraz to moment, co ja robię? Za kogo ty się do diabła uważasz? Policyjną konsultantkę do spraw mody?
To miało być zabawne, panienko? Bawisz się w komedianta? Jakoś mnie to nie bawi. A teraz zabieraj stąd swój tyłeczek i nie zawracaj mi więcej głowy. Czy to groźba? Masz rację, to jest groźba. Witam ponownie. Chryste, ty nigdy nie rezygnujesz? O co chodzi tym razem? Nie nudno panu tak tu sterczeć przez cały dzień? Nie, panienko. Więc wszystko w porządku. Niczego pan nie potrzebuje. To prawda. Absolutnie niczego? Absolutnie niczego. Nawet jakieś przekąski? Dopiero co zjadłem obiad. Ale dzięki za troskę. Więc dopiero co zjadł pan obiad? Tak, w zimnej krowie. A co pan jadł? Potrójny krowi mniam burger z dodatkową porcją cebuli i dużą bingo kolę bez lodu. A frytki? A tak, i podwójne smażone strzępy serowe, najsmaczniejsze frytki, jakie można dostać, ociekające roztopionym kozim serem. A kiedy pan to jadł? A, jakąś godzinę temu. I nie czuje pan potrzeby, żeby pójść na stronę? Nie, panienko, moje jelita są genetycznie zmodyfikowane i wymagają tylko pobieżnej uwagi. Najadł się pan tym burgerem? Nie burczy panu w brzuchu? A teraz, gdy o tym wspomniałaś, nabrałem ochoty na coś słodkiego. Nie mam czasu na moją codzienną porcję placka truskawkowego z bitą śmietaną, czekoladą i łyżeczką lodów. Zaraz, po co ja cię tym wszystkim opowiadam? Kim ty w ogóle jesteś, do diabła? Wynoś się stąd, panienko, i to w tej chwili, bo jak nie, to... Czy to groźba? Bo ja myślę, że to była groźba. Bardzo poważna groźba, panienko. Dobra, i w tej chwili, jak on nam groził, to możemy zrobić taki jeden numerek z cukiereczkami. A jest, czy cukiereczki są? Mieliśmy cukiereczki. O, albo nie, czekaj, mieliśmy. Lubię moje ubranie. Jest niedrogie, ale fajne. Dobra, ona najpierw zje to coś tam. O Boże, ochydztwo. Smakuje jak płyn do płukania ust. Teraz mamy takie coś jakby. Lepki cukierek. Nie wiem, o co chodzi. Lepki nadgryziony kawałek cukierka. To ma dodać, nie wiem. Dobra, bierzemy te cukierki. No, te. Bierz te cukierki. O, i teraz mam śmierdzą te cukierki. Czary mary. Czary mary, czary mary. Cukierki śmierdzące to twój stary. Dobra, uspokój się. Bierzemy. I częstujemy pana winiarza. Chciałby pan cukierka? Hej, tak! Strzał w dychę. Kilka cicho. Cicho. Co u diabła? Ten smak niedobrze mi. Czuję się jakby... O Chryste! Zobaczmy. Zombie.